Wyznacz wielomian u od x równy w od x do kwadratu. Zapiszmy wielomian u od x. Wiemy, że to jest wielomian w od x do potęgi drugiej. Jeśli mam a do potęgi drugiej, to znaczy, że ja mnożę a razy a. Zastosujmy to w tym wypadku, czyli będziemy mnożyć wielomian w od x razy w od x. W miejsce wielomianu w od x wpiszmy wzór na ten wielomian, czyli mamy 1 druga x do szóstej minus 4x do czwartej plus pierwiastek z 3x plus 2. To jest wielomian w od x. I mnożymy go przez taki sam wielomian. Czyli mamy 1 druga x do szóstej minus 4x do czwartej plus pierwiastek z 3x plus 2. Teraz każde wyrażenie z pierwszego nawiasu musimy przemnożyć przez każde z wyrażeń z drugiego nawiasu. Czyli zaczynamy. Pierwsze wyrażenie z pierwszego nawiasu mnożymy przez pierwsze wyrażenie z drugiego nawiasu. Dostaniemy 1 druga x do potęgi szóstej razy 1 druga x do potęgi szóstej. Teraz to pierwsze wyrażenie mnożymy przez drugie wyrażenie. Ustalmy najpierw znak. Tutaj jest znak plus, tu przy drugim wyrażeniu jest znak minus, czyli plus razy minus daje minus. I mamy 1 druga x do szóstej razy 4x do czwartej. Teraz to pierwsze wyrażenie mnożymy przez trzecie wyrażenie. Ustalmy najpierw znak. Tu jest wyrażenie dodatnie, tu mamy wyrażenie dodatnie, czyli będzie znak plus. I mamy 1 druga x do szóstej razy pierwiastek z 3x. I na końcu to pierwsze wyrażenie mnożymy przez czwarte wyrażenie. Ustalamy znak. Tu jest znak dodatni, tu jest znak dodatni, czyli będzie znak plus. I jest 1 druga x do szóstej razy 2. Teraz z pierwszego nawiasu bierzemy drugie wyrażenie. I będziemy po kolei mnożyć je przez każde z wyrażeń w drugim nawiasie. Czyli najpierw mnożymy drugie wyrażenie razy pierwsze. Ustalamy znak. Tu jest liczba ze znakiem ujemnym, tu ze znakiem dodatnim, czyli mamy minus razy plus daje minus, czyli tu zapiszemy plus, przenosimy minus na dół. Mamy 4x do czwartej razy 1 druga x do szóstej. Teraz to drugie wyrażenie mnożymy przez drugie wyrażenie z drugiego nawiasu. Ustalamy znak, tu jest ujemny, czyli będzie minus razy minus daje plus. I mamy 4x do czwartej razy 4x do czwartej. Teraz mnożymy drugi razy trzeci. Ustalamy znak, tu jest ujemny, tu jest dodatni, czyli będzie minus. I przepisujemy 4x do czwartej razy pierwiastek z 3x. I został nam ten drugi razy czwarty. Ustalamy znak, tu jest ujemny, tu jest dodatni, czyli będzie minus. I mamy 4x do czwartej razy 2. Teraz mnożymy przez trzecie wyrażenie z pierwszego nawiasu i po kolei. Trzecie razy pierwsze. Ustalamy znak, plus razy plus daje plus. I mamy pierwiastek z 3x razy 1 druga x do szóstej. Teraz mamy trzecie razy drugie. Ustalamy znak. Tu jest dodatni, tu jest ujemny, czyli mamy minus. Pierwiastek z 3x razy 4x do czwartej. Teraz mamy trzecie razy trzecie. Czyli ustalamy znak. Tu jest dodatni, czyli mamy plus. Pierwiastek z 3x razy pierwiastek z 3x. I zostało nam trzecie razy czwarte. Ustalamy znak. Plus razy plus daje plus. Pierwiastek z 3x razy 2. I zostało nam jeszcze mnożenie czwartego wyrazu z pierwszego nawiasu. Po kolei
Czwarty razy pierwszy. Ustalamy znak. Plus razy plus daje plus. Czyli mamy 2 razy 1 druga x do szóstej. Czwarty razy drugi. Ustalamy znak. Plus razy minus daje minus. I mamy 2 razy 4x do czwartej. Czwarty razy trzeci. Mamy plus razy plus daje plus. I 2 razy pierwiastek z 3x. I na końcu czwarty razy czwarty. Plus razy plus daje plus. I mamy 2 razy 2. I teraz po kolei wykonujemy działania. 1 druga razy 1 druga to jest 1 czwarta. X do szóstej razy x do szóstej to jest x. Wykładniki dodajemy, czyli do potęgi 12. Teraz mamy minus i mnożymy. 1 druga razy 4 po skróceniu daje 2. Tu mamy x do szóstej razy x do czwartej, czyli mamy x. Wykładniki dodajemy, czyli do potęgi 10. Tu mamy znak plus. 1 druga razy pierwiastek z 3 możemy zapisać jako pierwiastek z 3 przez 2. I x będzie do potęgi 6 plus 1, czyli do potęgi 7. Mamy znak plus i znowu 1 druga z dwójką się skracają, mamy 1 i zostaje nam x do potęgi 6. Tu mamy znak minus, może zostawię to na dole, i mnożymy. 4 razy 1 druga po skróceniu daje nam 2, x do czwartej razy x do szóstej to jest x do dziesiątej. Dalej mamy znak plus, tu jest 4 razy 4 jest 16 i x do czwartej razy x do czwartej to jest x do ósmej. Tu zostaje znak minus, mnożymy liczby, czyli mamy 4 pierwiastki z 3 i tu wykładniki dodajemy, czyli 4 plus 1 to będzie x do piątej. Tu mamy znak minus, 4 razy 2 to jest 8 i zostaje nam x do potęgi czwartej. Liczymy dalej. Pierwiastek z 3 razy 1 druga to jest pierwiastek z 3 przez 2. X do pierwszej razy x do szóstej to będzie x do potęgi siódmej. Tu mamy minus 4 pierwiastki z 3 x do piątej. Dalej, pierwiastek z 3 razy pierwiastek z 3 to jest inaczej pierwiastek z 3 do kwadratu, a wiemy, że znak potęgi drugiej z pierwiastkiem drugiego stopnia nawzajem się znoszą, czyli zostaje nam plus 3x. Tu mamy potęgę pierwszą, czyli do potęgi drugiej. I na końcu mamy plus 2 pierwiastki z 3x. I ostatni wiersz. Tu dwójeczki nam się skracają, czyli mamy 1 i zostaje x do szóstej. I dalej mamy minus 8x do czwartej plus 2 pierwiastki z 3x i plus 4. Teraz redukujemy wyrazy podobne. X w potędze 12 występuje tylko raz, więc przepisujemy ten jednomian. X w potędze 10 występuje raz i drugi raz. Czyli mamy minus 2x do 10 i minus 2x do 10, razem mamy minus 4x do 10. Następnie mamy x do potęgi 8 i on występował tylko raz, czyli przepisujemy. Później mamy x do potęgi siódmej i występuje tu raz i tutaj po raz drugi. Czyli mamy plus pierwiastek z 3 przez 2x do siódmej plus pierwiastek 3 przez 2x do siódmej. To nam razem daje pierwiastek z 3x do siódmej. Dalej mamy potęgę szóstą, to jest x do szóstej, który występuje dwukrotnie. Czyli mamy x do szóstej plus x do szóstej to są 2x do szóstej. Teraz mamy x do potęgi piątej. Tu występuje raz. Tu mamy drugi raz. Mamy minus 4 pierwiastki z 3x do piątej i jeszcze minus 4 pierwiastki z 3x do piątej. To razem nam daje minus 8 pierwiastków z 3x do potęgi piątej. Teraz mamy x do potęgi czwartej, które występuje tutaj i tutaj. Czyli mamy minus 8x do czwartej, minus 8x do czwartej,
To razem nam daje minus 16x do czwartej. I pozostało nam tylko x do potęgi drugiej, które występuje tylko raz, czyli mamy 3x do drugiej, x do pierwszej występujące tylko raz, czyli 2 pierwiastki z 3x i wyraz wolny.